681. O, tutaj woda sobie płynie. Kolejny fajny i piękny wodospadzik. Ale w tej wodzie chyba skąpać bym się nie chciał. Nie, jestem za mały, kurde, żeby kąpać się tak mocno w wodzie i potem cierpieć z byle powodu. Właśnie się zastanawiam, czy można to jakoś przesunąć teraz, tak szczerze. W to nawet rzucić nie możemy. Da się to przesunąć? Bo tak ten żołądź, znaczy żołądź, boże, ten kryształ tam jest. Nie, nic nie możemy tutaj zrobić. On sobie musi tak po prostu być, ten kryształ. A szkoda. Tutaj już byliśmy, więc nie ma co. Idziemy dalej. Tak, myślałem, że to jakaś inna ścieżka będzie do tego, a tu się okazuje, że cały czas to samo jest. Chyba że tamtego żuka trzeba rzucić w ten kryształ i wtedy go zdobędziemy, ale raczej nie, wątpię w to. Bardzo w to wątpię. Bo w interakcję nie możemy z tym wejść. To zauważyłem, że nie ma w ogóle nawet przycisku trójkąt, żeby wejść w interakcję. Ale coś tutaj jest. O! Kolejna znajdźka! Super! Bardzo się cieszę. Kolejna znajdźka, już druga. A musimy chyba mieć cztery te znajdźki, o ile dobrze pamiętam. Teraz idziemy po kryształowej ściance do góry. Ściana wspinaczkowa w epoce lodowcowej, no kto by pomyślał. Widać, czym się dzisiejsze miasta inspirują. Na bank musieli się tą grą inspirować, no nie wierzę, że jest inaczej, no bez kitu. Ściany wspinaczkowe tylko w epoce lodowcowej były, nigdzie indziej. Mógłbym zejść? Okej, mógłbym zejść. Jesteśmy teraz tutaj, tam się już nigdzie nie dostaniemy, więc możemy iść tylko w tę stronę. Musimy obserwować bacznie teren, bo gdzieś... The Cascading Falls, czyli następny poziom jest? Następna sekcja? Kurde, to w tamtej sekcji to żeśmy mało zebrali. Tylko 2 na 4 żeśmy zebrali, o ile dobrze pamiętam? Musiałbym zobaczyć w ten, tutaj. No tak, 2 na 4 żeśmy zebrali. Statuetka jest jedna. A my żeśmy tylko 2 na 4 zebrali. Tych, jak to się nazywa? To są kawałki skały, więc tylko żeśmy 2 na 4 kawałki skały zebrali. Cofnąć się nie możemy, no chyba żebym się wiewiórem teleportował tam. Ale to ja chyba sobie zostawię na kiedy indziej. Po prostu najwyżej backtracking zrobimy, jak trzeba będzie. Więc po prostu lećmy dalej w takim razie z koksem. No, ciekawie jest zrobiona ta gierka, nie będę tego ukrywał. Czyli po prostu gierka dzieje się w... otwartym świecie, open world. Okej, spoko. Nie narzekam. Myślałem, że będą z tego jakieś tutaj poziomy, że będziemy musieli po prostu wskakiwać do jakiejś dziury i ta dziura nas przeteleportuje do jakiegoś poziomu, a się okazuje, że to jest po prostu otwarty świat. Więc też można. I coś, kurde, nie mogę skoczyć na tę platformę. Nie jest dobrze.
Fajne, kurde, spokojne nutki sobie tutaj lecą w tle, naprawdę. Powiem szczerze, że jestem zdumiony. To naprawdę będzie dobra seria. A przynajmniej, jeżeli nie będzie to jakaś seria na... która będzie pełna ciekawostek jakichś, to przynajmniej będzie jak taka w sumie seria na chillku prowadzona. Bez jakiegoś takiego, wiecie, większego skupienia na zasadzie, że tutaj muszę tryhardować z jakimiś informacjami. Po prostu sobie na chillku gramy i tyle. No, i o to chodziło. Nie wiem, pogramy sobie tak jeszcze w sumie z... Dajmy na to, nie wiem. Mamy 19:55 obecnie. Ja to w ogóle nagrywam dzień przed robotą, bo jutro na rano do roboty lecę i na nockę. Taka ciekawostka, wiem, że nie związana ona co prawda z Let's Playem, ale... Chcę tak się trochę pochwalić, że w sumie tak to u mnie wygląda nagrywanie na zapas, że czasami się po prostu poświęcam. A na przykład dzisiaj poświęciłem livestream. Zamiast zrobienia livestreama to po prostu nagrywam sobie epokę lodowcową, a raczej przygody wiewióra. Tak więc możemy sobie zrobić coś takiego, że sobie tak, nie wiem, jest 19:55, więc do 20:20 tak myślę, że sobie pociągniemy temat. A jak nie do 20:20, to do w pół do i tyle. Myślę, że nie będzie to żaden problem. Wyjdą chyba z tego 2 albo 3 odcinki z tej jednej sesji. Tu się wyżej nie dostaniemy na bank. Tutaj nawet nie mam zamiaru skakać, bo no sorry, nie te progi jak na wysokie nogi. Co? To chyba jest jakaś postać, z którą możemy porozmawiać. A nie, myślałem, że będziemy mogli porozmawiać. To jednak są przeciwnicy, widzicie? No tak, wiecie, przez chwilę, kurde, chodziła sobie wolno ta postać, a raczej te dwie postacie, bo to są chyba jakieś myszy to były, czy nie wiem, co to dokładnie było. Ale chodziły sobie w każdym razie, jak gdyby nigdy nic. Myślałem, że będzie można wejść z nimi w interakcję, a tu dupa, nie będzie można. Jedziemy, kurde, z tymi szczurami. Ogona pociśnięci zostali, bardzo dobrze. I znowu po ściance skaczemy. Myk, myk, myk i myk. Jesteśmy na samej górze. Kolejny checkpointcik, superancko. Możemy w inny sposób się tutaj dostać i się też dostaniemy, bo możemy sobie przejść o, tak o. Nie musimy, kurde, robić jakichś rzeczy, które potem spowodowałyby, żebyśmy byli spowolnieni. Jezu, ile tutaj mleczy jest. Bardzo dużo ich jest. A Sid tylko znalazł jeden. Widzicie? Czemu Sid tutaj nie poszedłeś? Miałbyś więcej mleczy. Byłbyś wtedy szczęśliwym leniwcem. A tak byłeś nieszczęśliwy. Oj, nieładnie spadłem. Bardzo nieładnie. No, pięknie. Za drugim razem się udało. Jak nie za pierwszym, to za drugim razem. Kolejny skalny odłamek został zebrany. Mówmy na to po prostu skalne odłamki. Będzie po prostu lepiej wymawiać się to. Bo tak to jak będę, kurde, wymyślił sobie jakąś nazwę, no to sobie jeszcze bardziej poplątam język, a dzisiaj to już, kurde, jest tak zaplątany, że można byłoby z niego, kurde, supeł zrobić jeszcze większy. Nie żeby coś. Tu na dole mamy coś. Kurde, ja przez skałę przeniknąłem. Jak mam zdobyć to? To mnie zastanawia, bo tutaj są te... Chyba, że to jest coś, co muszę trafić. Czekajcie. A
A może... Ej! Nie pomyślałem o tym, a może w te... Nie, w to też nie. Co ja mam zrobić, żeby zdobyć to? Jak ja mam ten kryształ zdobyć? Da się go w ogóle zdobyć? Nie no, ja nie mam na tyle siły, żeby go kurde udźwignąć. Dobra, olewamy temat. Bo niestety go i tak nie zdobędziemy, choćbym kurde miał tutaj, nie wiem, spędzić nie wiadomo jeszcze ile czasu. Dobra, tu mamy checkpoint, super, więc teraz możemy iść wyżej. Bo nic więcej tutaj nie mamy na dole. To co mogłem zrobić, to zrobiłem. Ale ten wiewiór jest uroczy. Zawsze go lubiłem. Zawsze był taki śmieszny. Zawsze mi było go szkoda, bo kurde on miał problemy z zdobyciem tego żołędzia. Zawsze się tak poświęcał. Ale miejmy nadzieję, że teraz mu się to uda zrobić. I zastanawiałem się w ogóle, czemu on nigdy nie umiał mówić. No bo zobaczcie. Sid... Diego, Brzoskwina, Ela. Każda z tych postaci jakoś potrafią mówić, a on nie umie z jakiegoś powodu. I raczej wątpię, że to przez to, że on jest mały, czy on jest jakiś, nie wiem, młodszy. Wydaje mi się, że po prostu może jest na coś chory. Nie wiem. Szczerze ciężko mi jest stwierdzić. Zacznijmy od tego, że nawet psychiatrą nie jestem, żeby stwierdzać jakieś fakty. No ale wiecie, chodzi po prostu o sam fakt, że trochę mnie to zastanawia, dlaczego wszystkie inne postacie normalnie przemawiają w filmie, a on po prostu mówić nie potrafi. To mnie bardzo zastanawia. Może było to gdzieś, kurde, wytłumaczone, a ja po prostu, nie wiem, ominąłem te informacje. Nie, my musimy znaleźć. Ja myślałem przez chwilę, że mam tym rzucić. My musimy znaleźć po prostu. O, tu jest. Nasza zguba. Biegamy przez bagno, widzicie? Kto by pomyślał? Ej, dlaczego tak? Czemu tak? Ale dobrze, że mamy tutaj checkpoint. Ale no jednak sam fakt, że kurczę, w tak głupi sposób stracić życie. Chociaż nawet życie nie straciliśmy, po prostu zginęliśmy. Czyli w tak głupi sposób zginąć, to chyba trzeba być mną, nie? Tam nie mamy już żadnej ścieżki. Więc możemy kierować się w tę stronę, bo to jest jedyna słuszna droga, jak widać. Jedyna słuszna ścieżka. Ścieżka prawdy, albo gówno prawdy. Albo pół prawdy, albo ćwierć prawdy. Powiem wam, że jestem mega zrelaksowany przy tej gierce, naprawdę. To jest taki piękny klimat, że pozwólcie, że przez chwilę będę cicho. Posłuchajmy sobie tych dźwięków przez minutę.
Dobra, minuta już minęła. Wiem, że nie minęła minuta, ale wiecie, po prostu nie chcę też niepotrzebnie przedłużać. Ale trochę posłuchaliśmy sobie tych pięknych dźwięków. Czemu by nie? Przejdźmy sobie tutaj, bo najwidoczniej tutaj mamy jakiś sekret. Patrzcie, co żeśmy znaleźli. Widzicie to, kurczę? Aż trofka wpadła. Dobrze. Warto jest eksplorować. Piękny wodospadzik. Piękny klimacik. Sprawdźmy, czy czasem się to nie zrestartowało. No tak, odszedł się wiewiór. Dokładnie tak. Nie, nie zrestartowało się. To, co zabrałem, to zebrałem. Zróbmy szybką synchronizację. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Warto było zsynchronizować, bo czasami niestety jest ten problem. Przez to, że ja nie mam Avermedi na USB 3.0, no to czasami delikatnie dźwięk może się rozjechać. Dlatego warto czasami robić takie synchronizacje. Nie będziecie mnie tu atakować. Dawać kryształy, złodzieje. Cholerne żuki. Kradną, kurde. Kradną kryształy, cholerne żuki. Jak wam nie wstyd? Wstydzilibyście się. Kolejny checkpoint. Sprawdźmy, czy czasem tutaj nie ma jakiegoś sekretnego przejścia, bo ta gra najwidoczniej bardzo lubi chować przede mną jakieś smaczki. Oj, kurczę. Muszę sobie bardziej poprawić tutaj siedzenie. Mam nadzieję, że nie będzie mnie słychać jak pod wodą. Bo ostatnio mam taką tendencję, nie wiem dlaczego, czy to przez to, że ja źle siedzę, czy po prostu za cicho mówię. Nie, tu nie mamy żadnego przejścia. Ale tam mamy już przejście. Do żuczków i kryształów. Ale żadnego sekreta, jak nie było, tak nie ma. Powiem, że jestem zaskoczony pozytywnie. Ten wiewiór to ma naprawdę dobre umiejętności. Znaczy w ogóle jakiekolwiek ma umiejętności, zacznijmy od tego. I w ogóle włosy sobie poprawię, bo trochę mam długie. Trzeba będzie coś z tymi włosami zrobić. Dobrze, dobrze. O! O, patrzcie na to! Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Z epoką lodowcową 1. Jak była ta ścieżka, że ten, że Diego prawie by nie doskoczył i był ten taki lód, co go potem Manfred złapał. Trochę mi to przypomina, nie wiem dlaczego. Tylko bardziej to jest skamieniały już most, ale wiecie, po prostu tak jakoś skojarzenie mi tutaj weszło, mocne. Nie wiem dlaczego, po prostu tak jakoś mi się przypomniała ta scena z filmu, nie? Towarzystwo tutaj ładnie jest ciśnięte. Nie ma to tamto, że kurde będziecie mi tutaj cisnąć. Znajdźcie miejsce w swoim szeregu, kurde, łamagi jedne. A, już... nawet nie zauważyłem, że ten, żeśmy zebrali wystarczającą ilość tych kryształków. No proszę. Nie zauważyłem nawet, widzicie? Jak to się szybko i fajnie zbiera.
Ale ładna brzoza. Bardzo ładna. Ja tu widzę, że kolejny sekret będziemy mieli, a więc rzucamy. Mówiłem? Mówiłem, że będziemy mieli kolejny sekrecik? W ogóle w bardzo ładnym miejscu to jest, taka fajna ukryta świątynia mini. Znaczy mówię mini świątynia, no bo tu mamy co jedynie posąg tego wielkiego wiewióra. Takiego widzicie mocarza, takiego cesarza wiewióra normalnie. Aż kojarzy mi się epoka lodowcowa 4, gdzie był ten świat podwodny, o ile dobrze pamiętam. Gdzie tam wiewiór trafił? Chociaż nie, to nie był świat podwodny chyba. To był normalny taki, normalne takie królestwo, gdzie tam wiewiór trafił do swoich podopiecznych. Bo tam też były takie wiewióry, co normalnie mówiły, tylko on akurat nie umie mówić. Z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Nadal nie wiem dlaczego, chyba że gdzieś na Wikipedii albo sami twórcy przyznali w sekcji komentarzy. Znaczy, Boże, w sekcji komentarzy. Boże, co ja gadam? W jakichś wywiadach mogli, kurde, nie wiem, twórcy przyznać, że wiewiór nie umie mówić dlatego, że jest chory czy coś. Jeżeli ktoś wie, to prosiłbym o wyjaśnienie. Byłbym bardzo wdzięczny. Kolejny piękny wodospad. Jak ja uwielbiam wodospady w grach. Serio, to jest najpiękniejsze, co może być. Bo nie da się, kurde, spierniczyć wodospadu, serio. Wodospad to jest taki obiekt, którego się nie da spierniczyć w grach wideo. Aczkolwiek mogę się mylić, może jest jakiś najbrzydszy wodospad w grach wideo, no to możecie mi powiedzieć, to wtedy z chęcią pocisnę wtedy takich twórców. Nie podoba mi się to, że ja tak obrywam. Przez wosła magii trochę HP straciłem. Dumni wy jesteście z siebie? Tu nie mamy żadnego przejścia? Nie. Nic nie mamy. Nie mówcie, że tylko dla mnie to zejście w dół wyglądało jak sekret. Powiedzcie, że wam też się skojarzyło z takim sekretem, który byłby za wodospadem. Czy tylko mi się tak to skojarzyło? Coś tutaj z R1 było. Widziałem przez chwilę, że tak mignął ten przycisk R1.
Jak ja mam wejść w tym, z tym w interakcję, bo nie chce mi się wierzyć, że się nie da. The Glacias River. Glacial River, przepraszam, Glacias. Skąd mi się kurde S weszło? No dosłownie został nam ostatni poziom. Tu mamy statuetkę już jakąś zebraną. Tu w ogóle żadnych statuetek nie mamy. Tu mamy dosłownie główny hub. A tam już mamy pozostałe poziomy, w których jeszcze nie byliśmy. Dziwna sprawa, powiem wam szczerze. Nie wiem jak to jest. Wydaje mi się, że te statuetki i te inne zaginione rzeczy są właśnie za tymi... Za tymi właśnie, jak to się mówi... Z kamielinami z tym kryształem w środku dużym. Tak mi się wydaje. Tylko ich przesunąć w ogóle nie mogę, ani nic z nimi zrobić, więc trochę to jest dziwne. Nie wiem, ja powiem wam, że ja tego trochę zrozumieć nie mogę. Serio. To jest w ogóle już czwarty poziom z pierwszej strefy, jeżeli można to tak nazwać. Bo trochę to jest taka pierwsza strefa. Na szczęście mamy tutaj autosave, więc to oczywiście idzie jak najbardziej na plus. Bo jak będę chciał sobie zakończyć, to będę mógł teraz dowolnie sobie zakończyć. A nie będę musiał od początku całej gry przechodzić. Więc to jest akurat jak najbardziej na plus. Tu nic nie ma. Tu tak samo. O, dam sobie bliżej mikrofon. I kolejny checkpointik. Tam na bank coś jest. Coś mi się wydaje, że potem będziemy mieli jakąś umiejętność, która pozwoli to gówno przesunąć. Ten tutaj wielki klocek. Fajne to jest połączenie takiej wiosny z kończącą się zimą. Czemu mówię kończącą się zimą? Bo jak widzicie, tutaj sobie płyną kry lodu. I tam u góry w ogóle jakie piękne, o kurde, jaki piękny lodowiec. Który swoją drogą powinien się już w tym momencie załamać, bo już trochę lat minęło i wypadałoby jakby tutaj zaczęło się wszystko topić. Ale jednak się nie topi z jakiegoś powodu i to nawet chyba lepiej. No jeszcze by, kurde, powstał z tego jakiś poziom ucieczkowy, gdzie ja bym, kurde, wpadał ciągle do wody i ginął w głupi sposób. Dobra, tutaj widzę, że ta kra lodu i w ogóle te platformy się zapadają pod wodę. Więc trochę byłoby bez sensu, gdybym sobie dalej tam płynął, no bo bym ciągle ginął w głupi sposób. Tu się po mistrzowsku uratowałem, powiem szczerze. Tu się naprawdę po mistrzowsku uratowałem. Oj, mamy równo godzinę już. No, tak więc trochę jeszcze sobie tutaj popykamy. I sobie zapiszemy, a raczej dojdziemy do checkpointa i zakończymy sobie sesyjkę. Tak myślę, że taka godzinka starczy. Czemu by nie? No trochę za szybko jest ten autosave, więc dobra, jeszcze kawałeczek dalej pójdziemy. I tam dalej po prostu sobie zapiszemy. Skopiemy przy okazji dupę tym żukom wszystkim. Oh,
Tego nie planowałem, zdecydowanie tego nie planowałem. Kop, 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 kop. Tak jest, mamy to. Mamy pierwszy skalny fragment, taki skalny totemik mały. O! O właśnie tak, o właśnie tak. Bierzemy. I bierzemy to tu. A to... bierzemy tu. I w taki oto sposób sobie bramę żeśmy odblokowali. Dobra. To jest idealne miejsce do zakończenia tutaj sobie sesyjki. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się będzie podobała seria z przygód małego wiewióra z epoki lodowcowej. Dajcie znać, czy znacie tę gierkę, czy może graliście w tę gierkę. Co sądzicie ogólnie o tej gierce? Wszystkie opinie napiszcie na dole. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Wpadajcie na moje socjalne, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram, Twitter oraz TikTok. Z czego tak? Na Instagramie was informuję o odcinkach, jeżeli na YouTube nie macie powiadomień. Na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, co tam się u mnie dzieje, czy planuję jakiś livestream i tak dalej, i tak dalej. Na Twitterku daję przeróżne posty związane, czy to z moim kanałem, czy to niezwiązane z moim kanałem. A na TikToku wrzucam shortsy z tego kanału, jak i czasami ekskluzywne shortsy, których nie ma na moim kanale, a są na TikToku. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Nagrywałem to 12 lutego o godzinie 20:23. Na razie. Śmieszna sprawa, bo 20:23, a mamy rok 2023. Przypadek? Nie sądzę. Nara.